Gwiazda długo skrywała przed wszystkim swoje prawdziwe ja. Jej prawdziwe imię zdarza wszystko. Wielka Gwiazda do dziś uchodzi za prawdziwą ikonę piękna, choć popularność przyniosła jej nie tylko nieskazitelna uroda, ale przede wszystkim talent. W latach swojej świetności producenci zasypywali ją propozycjami ról, a panowie wyznaniami miłosnymi. Od samego początku swojej zawodowej ścieżki wydawała się niezwykle prawdziwa i swobodna w tym, co robi. Tym trudniej było uwierzyć fanom w doniesienia o jej tajemnicy. Długo skrywała przed wszystkim, jak nazywa się naprawdę. Wszystkich oszukała. Gwiazda długo strzegła swojego prawdziwego imienia. Wielu bacznych obserwatorów świata show biznesu nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich ulubienicy mogą mieć zupełnie inne pochodzenie. Jedną z takich gwiazd jest choćby Weronika Książkiewicz, córka polskiej baletnicy i Rosjanina, która na świat przyszła w Moskwie. To jednak historia Ireny Karel budzi najwięcej emocji. Ikona kina i prawdziwego piękna do dziś utrzymuje się u szczytu sławy, choć latami ukrywała to, jak naprawdę się nazywa. Znana przede wszystkim z roli Aniny Borosiłkowej z Plebanii, aktorka rzadko wraca pamięcią do młodzieńczych lat, a w szczególności tych sprzed przeprowadzki do Polski. Gwiazda urodziła się bowiem we Lwowie, jednak nie jako Irena Karela i Irena Kliciuk. Gdy jej rodzice zadecydowali o przeprowadzce za granicę, była jeszcze małą dziewczynką i od razu zaczęła ukrywać swoje prawdziwe nazwisko, które od razu zdradzało, skąd pochodzi. Nigdy nie zdecydowała się na ujawnienie prawdziwego powodu takiej decyzji. 2. Od zawsze pragnęła zostać aktorką, a po ukończeniu warszawskiej szkoły teatralnej, szybciej niż zakładała, stała się prawdziwą gwiazdą, zyskała miano seks bomby i ikonę kina z czasów. Z roku na rok jej popularność rosła coraz bardziej, a dziś, choć fani już nieco rzadziej mogą zobaczyć ją na szklanym ekranie, kobieta wciąż może cieszyć się gronem sympatyków. Źródło: